Rozmowa dnia. No i wszystko się wyjaśni. W naszym studiu gość Witold Bańka, minister sportu. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim się przeniesiemy w przyszłość, czyli do Igrzysk Olimpijskich w Rio, jeszcze pozostańmy przy tym, co dzieje się teraz, Euro 2016. Będą jakieś specjalne nagrody od Ministerstwa Sportu dla piłkarzy? Znaczy, ja myślę, że budżet PZPN-u jest tak okazały w stosunku do budżetu Ministerstwa Sportu. To jest taki w kontekście całego sportu wyczynowego, także tutaj jednak kwestie nagród leżą wyłącznie po stronie PZPN-u i świetnie w tej materii tutaj z PZPN-em się dogadujemy. Czyli nagrody branżowe raczej, jeśli już... Zdecydowanie. Tak, pan jest... Był sprinterem, który też nawet parę medali zdobył, więc pan doskonale wie, jak to jest wracać z dużej imprezy z medalem, bez medalu, jak się człowiek otrze o strefę medalową, co wtedy przeważa? Zadowolenie z tego, co się osiągnęło, czy jednak takie wielkie poczucie niedosytu i wyrzucanie sobie, kurczę, mogłem coś zrobić lepiej? Znaczy, miarą wartości sportowca nie jest to, w jaki sposób potrafi celebrować sukces, bo to jest kwestia prosta, natomiast miarą wartości sportowca jest to, w jaki sposób podnosi się z kolan i czy potrafi to zrobić. Ja akurat miałem to ten przywilej, że wielokrotnie sport bardzo mocno mnie doświadczył i na własnej skórze przekonałem się, jak potrafi być niewdzięczny i tak mówiąc najprościej brutalny, bo cały rok przygotowań i te kilkasetnych czasami decydowały, że ten właściwie człowiek nie zakwalifikował się do najważniejszych międzynarodowych imprez, więc doskonale potrafię zrozumieć to, co jest gdzieś tam w umysłach i sercach tych sportowców, którzy przegrywają na ostatnich metrach, czy tracą bramkę, czy też nie strzelają w decydującym momencie karnego. Dobiegło już około 70 polskich sportowców do Rio. Mówię tu o kwalifikacjach. Nasi siatkarze tam będą, nasi piłkarze ręczni. Coś jeszcze się istotnie może zmienić na tej liście? Bo to już znaczy, aktualny stan na piątek mamy 210 kwalifikacji osobowych olimpijskich, czyli de facto już zmierzamy ku końcowi. Właściwie minima i kwalifikacje olimpijskie mogą jeszcze zdobywać lekkoatleci, debel żeński, tenisie i jeden bokser. Właściwie takie mam informacje na bieżąco. Spodziewamy się grupy około 220 osób sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. Ale to już jest właściwie ostatnia prosta, jeśli chodzi o kwalifikacje. I to będzie w porównaniu z poprzednimi Igrzyskami więcej, mniej, tak samo? Czy jest to, zważywszy też, że mamy drużyny, jest to, będzie to okazała liczba większa, tak, biorąc pod uwagę też sztab szkoleniowy, więc to będzie dosyć spora grupa sportowców. Miejmy nadzieję, że też przełoży się to bezpośrednio na medale. Serce, jak rozumiem, przy lekkoatletach, bo w końcu pan minister to były sprinter, a rozsądek podpowiada, że gdzie mamy największe szanse na medale? Znaczy, biorąc pod uwagę też analizy, to co na bieżąco przeprowadzamy w resorcie, to królowa sportu lekkoatletyka jest tutaj taką potencjalnie najbardziej medalodajną dyscypliną w kontekście igrzysk. Tutaj mamy takich mocnych faworytów, ale są też, prawda, kajakarze, wieślarze. Ostatnie dwa medale Mistrzostw Świata w RSX-ie, w żeglarstwie. Są nasi szczypierniści, są siatkarze, są kolarze, także jest tutaj naprawdę sporo szans medalowych i te sygnały, które do nas płyną ze strony zawodników sztabów szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach i też te analizy, które przeprowadzamy, pozwalają podchodzić optymistycznie do tych igrzysk. Najważniejsze jest, żeby w tej ostatniej fazie przygotowań nie przytrafiły się jakiekolwiek kontuzje, bo to w sporcie jest taka specyfika, że im bliżej tej docelowej imprezy, im wyższa forma sportowca, tym też spada odporność organizmu, zarówno w kontekście tym potencjalnych kontuzji, jak i chorób, więc tutaj naprawdę sportowcy muszą na siebie bardzo mocno uważać, żeby na tych ostatnich metrach tutaj się nic nie przydarzyło. Ma pan w rzędzie kolegę, który nie ukrywa, że przyszedł, żeby zlikwidować resort, którym zarządza. Mam tu na myśli Dawida Jackiewicza, ministra skarbu, bo będzie tak, że spółki przejdą pod zarząd innych resortów. Niektórzy pytają,
Po co właściwie nam Ministerstwo Sportu? No bo sam pan na początku mówił o tym, że piłkarze sobie świetnie radzą z pieniędzmi od FIFA i od UEFA. Jak popatrzymy na to, co dzieje się w tenisie, w siatkówce, w piłce ręcznej, też znakomicie sobie te dyscypliny radzą. Są komercyjne ligi, są profesjonalne produkty marketingowe. Z kolei tym, co dzieje się w szkołach, no to zajmuje się Ministerstwo Edukacji. Zatem po co na Ministerstwo Sportu? No, te dyscypliny też dzięki, nie tylko dzięki jakby temu opakowaniu marketingowemu dobrze sobie radzą. Jakby resort sportu też przygotowuje programy upowszechniania sportu, zajmuje się wdrażaniem różnego rodzaju systemów szkolenia i tutaj z ścisłą współpracą ze związkami sportowymi. Sport to jest taka dziedzina życia, która fantastycznie potrafi ludzi jednoczyć i wzbudzać pozytywne emocje, ale także ma nie tylko te stricte sport cechy, ale też biorąc pod uwagę choćby kwestie prozdrowotne, w jaki sposób uprawianie sportu wpływa na społeczeństwo. Także tutaj ja się cieszę, że całe szczęście te pomysły, o których pan mówił, to jest futurologia i nie ma takich zakusów na resort sportu i turystyki. Wręcz przeciwnie, tu mam ogromne wsparcie rządowe, bo to jest też dostrzegane, w jaki sposób sport wpływa na nasze życie, jak jest bardzo, bardzo ważny sport i turystyka, która gdzieś, to jest turystyka, przypomnę, to jest kilka procent, resortu, tak, to jest kilka procent PKB, więc to są bardzo ważne dziedziny życia i ostatnie wydarzenia sportowe też pokazują, jak bardzo ważne i to jest ogromna rola też resortu sportu i turystyki, bo my dzisiaj mówimy o sukcesach sportowych, ale ktoś musi też zabezpieczyć te tak zwane sportowe tyły, tak, czyli wpływać na dopływ talentów do sportu, żebyśmy mogli omówić o pewnej ciągłości szkolenia i to jest zadanie resortu sportu i turystyki i to w jaki sposób, czy nasze społeczeństwo chce uprawiać sport i czy to robi, tak naprawdę to jest też ogromna nasza tutaj rola, żeby właśnie poprzez zadania, poprzez różnego rodzaju projekty, programy przyczyniać się do tego, że ta aktywność fizyczna w społeczeństwie będzie rosnąć, bo im więcej ludzi uprawia sport, tym społeczeństwo jest zdrowsze. To ma bezpośrednie przełożenie na różnego rodzaju inne dziedziny życia i to w jaki sposób też bardzo mocno wzmacnia resort. A jak pan ocenia ten sztandarowy sportowy projekt poprzednich rządów, czyli Orliki, boiska dla młodych, którzy chcieliby rozwijać się w piłce nożnej? Znaczy powiem tak, no dobrze, że te obiekty powstały, pomijając fakt w jakim stylu i jak często są zbudowane, ale dobrze, że one są. To jest naprawdę bardzo ważne i tutaj tego nikt, wbrew temu, co się gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawiło, nikt tego absolutnie deprecjonuje. Pytam, bo się pojawiły takie sugestie, że ktoś chce likwidować ten program. Nie, no absolutnie tutaj nie ma co likwidować. Orliki jakby powstały. Kwestia jest tego, że resort sportu i turystyki współfinansuje program finansowania animatorów, którzy mają animować życie na tych orlikach. I tutaj pojawia się problem, bo spora część niestety tych, którzy animują, mają animować życie sportowe na tych orlikach, to nie są nauczyciele wychowania fizycznego, to nie są trenerzy, to są oddźwierni, którzy zamykają i otwierają orliki. I to nie jest zadanie resortu sportu i turystyki, żeby finansować pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy mają dbać o to, żeby orlik był otwarty czy zamknięty. My chcemy środki implementować na sport. Dlatego też zajmiemy się zmianą tego projektu w kontekście sportowym, ale też po to powstał program Klub, którego zadaniem jest dofinansowanie pracy trenerów zgrupowań sportowych i sprzętu sportowego. Największy w dziejach Ministerstwa Sportu i Turystyki program pomocowy dla klubów sportowych. My już dzisiaj uruchomiliśmy granty dla 1246 klubów. Dodatkowy nabór będzie, więc suma summarum około 2000 klubów sportowych w Polsce dostanie grant z Ministerstwa Sportu, czyli tam de facto, gdzie zaczyna się sportowa przygoda wielu sportowców, tam gdzie tak naprawdę zaczyna się sport, więc tu jest program Klub, a tutaj będziemy kontynuować program wsparcia animatorów, ale też rozpoczynamy dyskusję nad zmianą tego projektu, żeby środki szły na sport, a nie na stróżowanie. I jak rozumiem, ten program Klub to jest właśnie najważniejszy sztandarowy program resortu. Tak, to jest najważniejszy projekt. Dokładnie tak. Były też zapowiedzi jeszcze za poprzednich rządów, że na różne sposoby można jeszcze, czy nawet należałoby kontynuować taki program jak Orliki, rozszerzając to o inne obiekty, na przykład lodowiska w każdej gminie. Pojawiły się jeszcze inne pomysły, czy coś i w tym kierunku też jest robione w Ministerstwie Sportu? Tak, pracujemy nad rozwiązaniami infrastrukturalnymi. Natomiast tutaj jest też kwestia budżetu. Budżet z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
publiczne na infrastrukturę to jest około 450 milionów złotych. Ja podam tylko przykład programu inwestycji strategicznych. Mamy około 155 milionów złotych wniosków ze strony samorządów wpłynęło na kwotę ponad miliarda złotych, czyli jest ogromne zapotrzebowanie na dofinansowanie na infrastrukturę w Polsce i jest też chęć ze strony samorządów, aby tą infrastrukturę budować. Baseny, stadiony, hale. Natomiast, więc to wszystko jest kwestia, jakie będziemy mieli środki, jeśli chodzi o taki, powiedzmy sobie, ogólny program. Kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy i to też jest ciekawe w kontekście występu Islandii na euro i tych też przyczyn jej sukcesu, bo dyskutowaliśmy na temat zadaszonych konstrukcji, lekkich konstrukcji halowych, czyli takich obiektów sportowych wielofunkcyjnych, które mogłyby służyć nam cały rok i też pracujemy nad tymi rozwiązaniami. Okazuje się, że Islandczycy wdrożyli to już jakiś czas temu i, no, i efekty są, więc myślę, że to też ciekawa koncepcja, jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli lekkie konstrukcje halowe, pod tym obiekty wielofunkcyjne. To islandzcy kibice uczyli się od polskich, jak kibicować, a polscy urzędnicy mogą podpatrzeć pewne rozwiązania, jeśli idzie infrastrukturę sportową z Islandii. Kierunek. Minister sportu Witold Bańka był gościem Sygnału Dnia w Radiu W1. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. 25 minut po godzinie 7. Pierwszy program Polskiego Radia.